Dzień dobry, z tej strony Adam Anioł, zespołu doradztwa inwestycyjnego Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska. W dzisiejszej prezentacji chciałbym przybliżyć Państwu ostatnie decyzje Komitetu Inwestycyjnego Biura Maklerskiego oraz omówić ostatnie najważniejsze zdarzenia rynkowe, a także przedstawić krótki przegląd wybranych aktywów. Przed dalszą prezentacją chciałbym podkreślić, że omawiany materiał, ani żaden fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszej publikacji wyrażają opinię Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska w dniu jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Materiał też ten nie stanowi również rekomendacji w rozumieniu odpowiednich przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej z dnia 9 marca 2016 roku. A więc zaczynając, jeśli chodzi o Komitet Inwestycyjny Biura Maklerskiego, tutaj na ostatnim posiedzeniu dokonaliśmy zmiany odnośnie nastawienia do krajowego rynku akcji. Tutaj zmiana nastąpiła z plus 1 na 0, czyli obecnie jesteśmy nastawieni neutralnie do krajowego rynku akcji i to oznacza, że w naszych portfelach modelowych zmniejszamy udział części akcyjnej. Jakie czynniki stały za tą decyzją? Z jednej strony całe jakby otoczenie makro. Dostrzegamy spowolnienie wzrostu gospodarczego. Oczywiście nominalnie PKB będzie nadal wysokie, ale w przypadku rynków ważny jest trend. I dodatkowo mamy do czynienia z wysoką inflacją, która przyspiesza zacieśnienie polityki monetarnej. Rynki obawiają się mocnych, stanowczych, szybkich reakcji ze strony największych banków centralnych. I ta niepewność przekłada się na podwyższoną zmienność na rynkach, którą obserwujemy w szczególności od początku roku. I obawy ze strony polityki monetarnej będą przeplatać się w najbliższych tygodniach wynikami spółek. Tak będzie w szczególności w Stanach Zjednoczonych, gdzie po tym zeszłotygodniowym posiedzeniu Fed teraz uwaga skupi się na wynikach za czwarty kwartał zeszłego roku. Na rynkach akcji, również na krajowym rynku, obserwujemy kontynuację trendu pozytywnych rewizji prognoz względem przyszłych zysków. I to jest właśnie taki jeden z głównych czynników, który wspiera akcje w najbliższych miesiącach. Natomiast jeszcze wracając do krajowego rynku akcji, to odbicie krajowych indeksów na przełomie grudnia i stycznia po tej przecenie z listopada okazało się być krótkotrwałe. Tutaj obecnie spodziewamy się, że ta relatywna słabość krajowego rynku akcji może być utrzymana jeszcze w kolejnych miesiącach, na co składa się kilka czynników. No przede wszystkim mogą ciążyć krajowym indeksom te kontynuowane odpływy kapitału zagranicznego z rynków Europy Środkowo-Wschodniej z powodu panującego obecnie ryzyka geopolitycznego, ale też ta rosnąca inflacja i obawy przed bardziej jastrzębią polityką amerykańskiego Fed będzie też wspierało dolara amerykańskiego, co jakby niekorzystnie wpływa na rynki rozwijające się, do których należy nadal nasz rynek. I krajowe spółki też mogą być pod większą presją względem tych konkurencji na rynkach rozwiniętych od strony kosztowej i wyższych stóp procentowych w Polsce względem pozostałych państw. No i oczywiście też inwestorzy zagraniczni śledzą ten konflikt na linii Bruksela-Warszawa w zakresie praworządności, co jakby ten konflikt nie tylko blokuje środki, ale też istnieje ryzyko ich odebrania. Nasi ekonomiści w swoich prognozach zakładają, że w tym roku te środki się jeszcze nie pojawią.
Podsumowując, w skrócie, jakby nie spodziewamy, spodziewamy się większej zmienności, stąd wprowadzamy, która wprowadza większe ryzyko, stąd zmniejszamy udział akcji w naszych portfelach modelowych. Natomiast nie uważamy, że krajowy rynek akcji ulegnie szybkiej i dynamicznej przecenie, ale widzimy coraz więcej zagrożeń dla wzrostów. Widzimy też ryzyko podwyższonej zmienności, o czym już nieraz w ostatnich tygodniach wspominaliśmy, plus rynek akcji na tle obligacji staje się coraz mniej atrakcyjny, patrząc chociażby poprzez pryzmat potencjalnej stopy dywidendy versus rentowność obligacji. Naturalnie, selektywnie sektory czy pojedyncze podmioty, no nadal w nich można dostrzec okazje, atrakcyjne walory, i są spółki, które jakby w takim otoczeniu powinny sobie radzić dobrze, powinny sobie radzić lepiej, i takie staramy się dobierać do naszych portfeli. Jeśli chodzi o rynki zagraniczne, to podtrzymujemy tutaj nasze pozytywne nastawienie. Zwracamy jednocześnie uwagę na ryzyko korekty indeksów giełdowych w krótkim terminie, co ma obecnie miejsce. Natomiast w długim terminie preferujemy przede wszystkim rynek europejski, gdzie jest więcej tych spółek cyklicznych i value, i też relatywnie są niższe wyceny, i spółki też mogą być beneficjentami fiskalnej stymulacji ze strony państw Eurolandu. Posiadamy neutralne nastawienie odnośnie rynku akcji w Stanach Zjednoczonych z uwagi m.in. na wysokie wyceny tamtejszych spółek. Jeśli chodzi o rynki rozwijające się, to tutaj neutralnie podchodzimy do tych regionów z uwagi na też podwyższone ryzyko spowolnienia wzrostu gospodarczego, w szczególności jeśli chodzi o gospodarkę chińską. Preferujemy więc obecnie inwestycje na rynkach rozwiniętych względem rynków wschodzących. Jeśli chodzi o nastawienie komitetu do rynku dłużnego, to pozostawiamy naszą ocenę na poziomie minus 1 w skali od minus 2 do plus 2, czyli jesteśmy nastawieni umiarkowanie negatywnie do krajowych obligacji. Nie znaczy to, że nie lubimy obligacji w ogóle, tylko preferujemy obligacje o czasie trwania od 1,5 do 3,5 roku. Tutaj w ostatnich tygodniach mocno wzrosły oczekiwania co do podwyżek stóp przez Fed, ale również te wysokie odczyty inflacji podbijały oczekiwania poziomu stóp procentowych w Polsce. Jeszcze na początku roku nasi ekonomiści oczekiwali, że gdzieś w połowie tego roku stopa referencyjna będzie wynosiła w okolicach 3%. Natomiast teraz już nasi ekonomiści spodziewają się, że będzie to bardziej 4,5%, a też na rynku pojawiały się prognozy, że może być to i 5%. Więc jakby z tego też tytułu spodziewają się, że na tym nasi ekonomiści spodziewają się, że na tym najbliższym posiedzeniu RPP 8 lutego Rada podwyższy stopę referencyjną o 75 punktów bazowych, a nie jak to było wcześniej o 50 punktów bazowych, i podniesie właśnie tą główną stopę procentową do poziomu 3%. Więc no naszym zdaniem to otoczenie dla rynku długu jest nadal niekorzystne, chociaż już jest dużo w cenach i w długim terminie rynek krajowych obligacji robi się coraz bardziej atrakcyjny. Jeśli chodzi o ostatnie jakieś wydarzenia rynkowe, to oczywiście takim najważniejszym wydarzeniem w styczniu było posiedzenie Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Finalnie podczas tego posiedzenia Fed pozostawił poziom stóp procentowych bez zmian, ale tutaj rezerwa zasygnalizowała, że wkrótce będzie właściwy moment na podniesienie docelowego przedziału dla stopy funduszy federalnych. Potwierdzono również zakończenie programu QE z początkiem marca. Natomiast chyba takim najmniej oczekiwanym
Czynnikiem było to, że Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że przygotowuje się również do zmniejszenia swojego bilansu, który, jak widzimy tutaj na wykresie, od początku pandemii wzrósł o ponad 100%. Zwiększyło się też tym samym prawdopodobieństwo podwyżki już na marcowym posiedzeniu i nieco wzrosło prawdopodobieństwo podwyżki o 50, w zakresie 50 punktów bazowych. Natomiast tutaj jednak konsensus rynkowy zakłada, że ten główny ruch na marcowym posiedzeniu to będzie podwyżka o 25 punktów bazowych. Aktualnie nasi ekonomiści spodziewają się, że ten cykl podwyżek zacznie się w marcu i jeszcze w tym roku nastąpi 6 podwyżek stóp procentowych przez Fed o 25 punktów bazowych każda. Natomiast konsensus rynkowy zakłada tutaj nieco ponad 4 podwyżki po 25 punktów bazowych każda. I idąc tym tropem oczekiwań naszych ekonomistów, trzeba się raczej spodziewać, że będzie to szybsza ścieżka podwyżek, co też implikowałoby słabsze zachowanie indeksów w pierwszych miesiącach po rozpoczęciu cyklu podwyżek. I dodatkowo też tu jeszcze, jak widzimy na wykresie, samo to schodzenie z bilansu przez Fed, no historycznie przekładało się na podwyższoną zmienność na rynku, czy też trend boczny, jeśli chodzi o notowania indeksu S&P 500. I w takim scenariuszu, taki scenariusz mielibyśmy gdzieś do czynienia w drugiej połowie tego roku. W kontekście Fed warto też śledzić piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy za styczeń. Oczywiście tutaj bardzo dobry odczyt, to wsparcie dla scenariuszu, o którym wspominałem, czyli tego szybszego zacieśnienia polityki monetarnej. Natomiast słabszy mógłby nieco stonować zapędy Fed, co z pewnością zostałoby pozytywnie odebrane przez rynki. Teraz chciałbym nieco omówić nasze scenariusze odnośnie konfliktu między Rosją a Ukrainą. W naszym podstawowym scenariuszu nasi strategowie nie zakładają pełnego konfliktu w Europie Wschodniej, ale największe prawdopodobieństwo przypisują scenariuszowi takiego powolnego podsycania, w którym nie ma bezpośredniej konfrontacji, ale to napięcie utrzymuje się w najbliższych miesiącach. Rozmowy trwają, ale wojska też pozostają na swoich miejscach. Uważają oni, że to całe zamieszanie, hałas wywołany ćwiczeniami wojskowymi, stacjonowaniem i przemieszczaniem się wojsk będzie kontynuowany jeszcze w najbliższych miesiącach. Natomiast uważają, że koszty dla strony rosyjskiej mogą być zbyt wysokie, a nagroda zbyt wątpliwa, co jakby będzie wstrzymywać stronę rosyjską przed pełną inwazją. Dodatkowo też takimi czynnikami, które przemawiają za takim scenariuszem braku otwartego konfliktu, jest kilka czynników, jak na przykład sam taki opór wewnętrzny w samej Rosji, ten konsensus w sprawie aneksji Donbasu i Ługańska jest dużo niższy niż jeszcze to miało miejsce w latach 2014-2015. Tu, jak widzimy po prawej stronie na wykresie, sondaż przeprowadzony w połowie ubiegłego roku pokazał, że tylko 25% Rosjan uważa, że region Donbasu i Ługańska powinien być częścią Rosji, gdzie jeszcze te kilka lat wcześniej było to ponad 50%. Dodatkowo, no, jednak też cały pozostały region Ukrainy jest jednak mniej spójny. Ten region ma większe zróżnicowanie poglądów na temat polityki Moskwy i też silniejszy ruch oporu, więc scenariusz taki pośredni
zajęcia i okupowania terytorium, jak w przypadku Donbasu i Ługańska, no pewnie nie miałby miejsca dla całego terenu Ukrainy. No i też obecnie mamy zdecydowanie większe zaangażowanie na to, co jakby zniechęca do podjęcia działań przez stronę rosyjską. I też istnieje ryzyko, że taki otwarty konflikt no, wpłynąłby zdecydowanie niekorzystnie w krótkim terminie na gospodarkę rosyjską. Tu i nasi ekonomiści spodziewają się, że w tym scenariuszu otwartego konfliktu PKB Rosji mógłby spaść o 4 punkty procentowe w 2022 roku i prowadziłby też do recesji, do wyższej inflacji, wyższych stóp procentowych i mógłby zaszkodzić średnioterminowemu wzrostowi gospodarczemu w Rosji. No i oczywiście też przed takim otwartym konfliktem nie przemawiają potencjalne sankcje, które pewnie już nie byłyby tak bolesne jak w 2014 roku. Jednak na pewno wpłynęłyby niekorzystnie na gospodarkę rosyjską czy na poszczególne osoby. Natomiast z naszego krajowego punktu widzenia i Europy, całej Europy, nawet taki scenariusz pośredni utrzymywania się niepewności ma istotny wpływ na gospodarkę, w szczególności jeśli chodzi o ceny surowców energetycznych, czyli gazu i ropy naftowej. Tutaj oprócz i tak już znacznego szoku cenowego, którego byliśmy świadkami do tej pory, no taka brak dostępności czy niepewność odnośnie dostępności tych surowców wpływałyby negatywnie oczywiście na nastroje konsumentów i też na ich wydatki, czy też na rentowność przedsiębiorstw, co przekładałoby się na potencjalne zahamowanie aktywności gospodarczej. Natomiast w tym scenariuszu bazowym, który zakładają nasi ekonomiści, no ten efekt nie powinien być na tyle istotny, aby przełożyło się to na podjęcie działań przez Europejski Bank Centralny w postaci oczywiście podwyżek stóp procentowych celem stłumienia potencjalnej inflacji. W tym scenariuszu bazowym zakładają oni, że EBC utrzyma politykę wait and see, przeczeka całą sytuację, o ile nie będzie oczywiście zagrożenia dla perspektyw inflacji w średnim terminie. Czyli też jak widzimy na wykresie po prawej stronie, jeśli chodzi o indeks rosyjskiej giełdy główny, ten indeks zakończył miniony tydzień na plusie jako jeden z nielicznych, a więc widać, że to napięcie nieco opadło. Jeśli chodzi o przegląd aktywów, przegląd indeksów w styczniu, to w styczniu na globalnym rynku akcji przyniósł korektę notowań. Niemal wszystkie główne indeksy znajdują się na kilkumiesięcznych minimach, przy czym nominalnie zdecydowanie słabiej radziły sobie indeksy amerykańskie z technologicznym Nasdaq na czele, który od początku stycznia zanotował dwucyfrową korektę. Ten negatywny sentyment na rynku był związany z czynnikami ryzyka w postaci eskalacji fali pandemii związanej z tym wariantem Omikron, ale też w związku z obawami o skalę i tempo podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a także, tak jak wspomniałem, możliwością konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Ten wspomniany wcześniej indeks rosyjski obejmujący 50 największych spółek z moskiewskiej giełdy stracił od początku roku ponad 15%, natomiast od październikowego szczytu w tym najsłabszym momencie znajdował się nawet ponad 30% niżej od tego szczytu. Natomiast wydaje się, że ta skala styczniowej przeceny na rynkach bazowych nie pozostaje aktualnie na tyle duża, aby interpretować ją jako prognostyk zmiany trendu, a jedynie jako korektę. Tutaj obecne poziomy mogą więc zachęcić kupujących do poszukiwania lokalnego minimum, co też skutkowałoby odbiciem na poszczególnych indeksach i co też ma w przypadku wybranych indeksów miejsce. I wsparciem też dla takiego scenariusza jest dość twarde stanowisko
Stanów Zjednoczonych oraz NATO w kontekście strony rosyjskiej. Tutaj NATO zasugerowało, że mimo takich żądań pozostawiono politykę otwartych drzwi sojuszu oraz zapowiedziano potencjalne sankcje w przypadku inwazji na stronę rosyjską, co oczywiście powinno zmniejszyć prawdopodobieństwo bezpośredniego konfliktu zbrojnego. I dodatkowo też po tym styczniowym posiedzeniu Fed, którego wydźwięk był bardziej jastrzębi, a w szczególności to samo wystąpienie prezesa Powella, niepewność co do tempa zaostrzania polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych zmalała, a na tapet powróciły ponownie perspektywy wynikowe spółek. Wśród innych aktywów dobrze radziły sobie wyłącznie amerykańska waluta i ropa naftowa, ale o tym wspomnę jeszcze później. Jeśli chodzi o przegląd głównych indeksów, to w przypadku S&P 500 indeks zniżkował od szczytu o ponad 12%, natomiast obecnie znajduje się nieco powyżej średniej 200-sesyjnej. Nasi strategowie widzą to jako korektę, a nie początek odwrócenia trendu. Tutaj przywołują taką statystykę, że od 1990 roku indeks spadał poniżej średniej 200-sesyjnej ponad 100 razy i w ponad 2/3 przypadków w perspektywie kolejnych miesięcy ten performance indeksu był pozytywny. Jeśli chodzi o indeks technologiczny Nasdaq, to tutaj korekta była zdecydowanie większa, blisko 20%, czyli tego książkowo wtedy można było mówić o beście. Co istotne, publikacje wyników w zeszłym tygodniu spółek technologicznych nie miały większego przełożenia na zachowanie indeksu, więc ten negatywny sentyment wprowadzony przez komunikację Fedu mocno popsuł nastroje i w najbliższych tygodniach ten indeks może znajdować się pod presją. Z drugiej strony też po tym posiedzeniu Fed nie mieliśmy istotnego ruchu na rentownościach amerykańskich obligacji skarbowych, mimo tego jastrzębiego wydźwięku, więc w najbliższych dniach można też liczyć na potencjalne techniczne odbicie i walkę z tym oporem w postaci średniej 200-sesyjnej, co też miało miejsce na dzisiejszej poniedziałkowej sesji. W takim otoczeniu rosnącej inflacji i podwyżek stóp procentowych to spółki cykliczne powiązane z bardziej tradycyjnymi segmentami gospodarki powinny sobie radzić relatywnie lepiej od spółek technologicznych i dzięki temu też widać to na przykładzie szerokiego rynku w Europie, gdzie zdecydowanie więcej jest właśnie tych spółek cyklicznych i value, a też nie ma tego ciążącego banku centralnego, który rozpoczynałby cykl podwyżek stóp procentowych. I w rezultacie tutaj szeroki indeks Stock 600 Europe zdecydowanie lepiej zachowywał się w styczniu. Oczywiście korekta miała miejsce, ale indeks znajduje się powyżej średniej 200-sesyjnej oraz w okolicy dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, więc tutaj liczymy na odbicie w kolejnych tygodniach. Jeśli chodzi o krajowy rynek akcji, po tym mocnym początku roku dalsza część stycznia wypadła słabo. W ubiegłym tygodniu WIG20 był jednym z najsłabszych indeksów. Mocno ciążył tutaj sektor paliw i energetyki. Przy relatywnie dobrym zachowaniu się sektora bankowego, tutaj te wysokie odczyty inflacji przekładają się na oczekiwania względem kontynuowania cyklu podwyżek stóp procentowych, co oczywiście pozytywnie wpływa na notowania sektora bankowego.
Obecnie WIG20 walczy z poziomem 2200 punktów. Tutaj spodziewamy się, że w najbliższych dniach, tygodniach tu indeks będzie poruszał się w zakresie między poziomem 2150 punktów a 2250 punktów. Jeśli chodzi o indeks mniejszych spółek, to też mieliśmy tutaj oczywiście korektę. Ta korekta z zasięgiem zeszła poniżej średniej 200 sesyjnej, ale jak widzimy tutaj na wykresie, mamy szansę na pozytywną dywergencję na wskaźniku RSI. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze też nastroje inwestorów indywidualnych, one nie są jakoś bardzo optymistyczne, ale też nie są skrajnie pesymistyczne, więc trudno tutaj oczekiwać w najbliższych dniach na jakieś kontrariańskie odbicie. Jeśli chodzi o rentowności krajowych obligacji 10-letnich, tutaj trzeba nawiązać do sytuacji makro. Ta raportowana inflacja w Polsce, jak i na świecie, okazuje się być cały czas powyżej oczekiwań. Wysokie ceny paliw oraz surowców, a także problemy logistyczne i podażowe w wybranych gałęziach przemysłu mogą być utrzymane w kolejnych miesiącach, co w dalszym ciągu przekładać się będzie na wyższą inflację i wzrost rentowności obligacji skarbowych. I w Polsce oczekujemy, że ten znaczący wzrost cen energii od początku tego roku będzie napędzać inflację, mimo że w pierwszych miesiącach roku wpływ tego czynnika będzie nieco łagodzony przez działania tarcz inflacyjnych. Natomiast w całym roku spodziewamy się utrzymania inflacji bazowej na wysokim poziomie, między innymi z uwagi na bardzo dobrą sytuację na rynku pracy oraz podwyżki podatku akcyzowego na alkohol i wyroby tytoniowe. I tym samym spodziewamy się szczytu inflacji w trzecim kwartale tego roku na poziomie około 10% rok do roku. I w takim scenariuszu nasi ekonomiści zrewidowali właśnie w ostatnich dniach oczekiwania co do skali podwyżki stóp procentowych przez RPP, a wsparciem w tej decyzji był komentarz ze strony prezesa Glapińskiego, który zapowiedział mocne dalsze podwyżki stóp wobec ryzyka spirali płacowo-cenowej. Tu, jak wspomniałem wcześniej, obecnie rynek wycenia 75 podwyżkę w lutym na poziomie 75 punktów bazowych, czyli wzrost do poziomu 3%. I tak jak wspomniałem też wcześniej, nasi ekonomiści oczekują, że w połowie roku stopa referencyjna będzie wynosić już 4,5% i pozostanie na takim poziomie do końca przyszłego roku. Oczekiwania rynku na dalsze podwyżki mogą się przełożyć na kolejne wzrosty rentowności, czyli de facto na spadek cen obligacji, co będzie ciążyło między innymi funduszom dłużnym. Jednak nie spodziewalibyśmy się już tak negatywnego wpływu, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach, gdyż skala wzrostu rentowności z 4 do powiedzmy poziomu 4,5 czy do 5% nie jest już tak duża, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach, gdy nastąpił wzrost z poziomu ponad 1% do poziomu 4%. Jeśli chodzi o waluty, to w ostatnich dniach, w drugiej połowie stycznia, mieliśmy wyraźne umocnienie dolara amerykańskiego przez ten jastrzębi wydźwięk Fed, czyli wyższe tempo podwyżek stóp procentowych oraz zejście z bilansu Fed, które będzie już być może miało miejsce w połowie bieżącego roku, no ale też oczywiście wsparciem dla dolara jako bezpiecznej przystani miał wzrost ryzyka geopolitycznego, ale wydaje się, że w tym terminie występuje szansa na cofnięcie, co obecnie też obserwujemy. Tutaj nasi ekonomiści spodziewają się
na koniec pierwszego kwartału poziomu 1,13, a dopiero na koniec roku poziomu 1,09. I kierunek spadkowy euro-USD jakby wynika bezpośrednio z różnic w stopach procentowych i polityki banków centralnych. Tak jak wspomniałem, Fed już w najbliższych miesiącach rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych. Natomiast w przypadku EBC no najwcześniej można oczekiwać rozpoczęcia zaostrzania polityki monetarnej dopiero w przyszłym roku. Jeśli chodzi o krajową walutę, to złoty znajdował się też w drugiej części miesiąca pod wyraźną presją ze względu na ryzyko oczywiście inwazji Rosji na Ukrainę, co rodzi niepewność w całym regionie i wpływa na odpływ kapitału zagranicznego, ale oczywiście niekorzystnie na złotego też miało przełożenie ten niekończący się konflikt na linii Bruksela-Warszawa, ale również ta dotychczas mało klarowna polityka komunikacyjna Narodowego Banku Polskiego, mimo poprawy na ostatnich dwóch posiedzeniach, nadal występuje relatywnie spora niepewność i wysoki rozjazd prognoz co do dalszych ruchów NBP. Plus jeszcze w następnych miesiącach zmienia się skład Rady Polityki Pieniężnej, więc też nie ma pewności co do stanowisk nowych członków. Obecne poziomy w przypadku euro-PLN są bliskie oczekiwaniom naszych ekonomistów na najbliższe miesiące. Widzą oni jeszcze szansę na delikatne osłabienie złotego i widzą, że na koniec pierwszego kwartału ten poziom euro-PLN może oscylować w okolicy 4,65. Natomiast spodziewają się stopniowego umacniania złotego w kolejnych miesiącach, co przekłada się na prognozę 4,55 na koniec roku, gdy obecnie euro-PLN znajduje się w okolicach 4,58. W kontekście rynku surowców styczeń przyniósł kontynuację grudniowego odbicia notowań ropy naftowej. Kwotowania zarówno gatunku Brent, jak i WTI znajdują się w okolicach poziomu 90 dolarów za baryłkę, które te poziomy ostatnio były widziane w 2014 roku. Po tej stronie popytowej cały czas utrzymuje się niepewność odnośnie mobilności społeczeństw, co jakby wiąże się z coraz większą liczbą przypadków COVID-19 na świecie, ale kluczowym też aspektem pozostają te napięcia geopolityczne na linii Rosja-Ukraina oraz też napięcia na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie też państwa stowarzyszenia czy kartelu OPEC kontynuują tą procedurę stopniowego zwiększania wydobycia. Jednak kolejne kraje, jak Nigeria czy Irak, zgłaszają problemy z dostosowaniem produkcji, co może ważyć na podaży surowca i spadku poziomu zapasów. Natomiast te obecne poziomy ropy są już powyżej poziomów oczekiwanych przez naszych ekonomistów na koniec bieżącego roku. Z punktu widzenia metali szlachetnych nadal ważnym aspektem pozostaje wyższe poziomy realnych stóp procentowych, co wraz z umacniającym się dolarem amerykańskim stanowi główny czynnik ryzyka dla notowań złota i srebra, co dobrze pokazały ostatnie dni, gdy obserwowaliśmy powrót złota z poziomu 1850 dolarów za uncję do poziomu 1800 dolarów, ale z drugiej strony ta oczekiwana podwyższona zmienność, a w takim otoczeniu złoto jako bezpieczna przystań powinno zachowywać się lepiej. Więc jakby w długim terminie pozytywnie postrzegamy złoty kruszec. Tym optymistycznym akcentem dotarliśmy do końca naszej prezentacji. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych edycjach.